Powiedz, a co dla Polski? No i właśnie z tym Plutonem też się to jest, jakby można powiedzieć, Pluton w sprawie polskiej jakoś tutaj, dlatego że akurat jak ten Pluton zmienia ten znak teraz, no to dokładnie będzie w marcu 2023 roku, to on też tam dotyka takie bardzo ważne, czułe punkty w horoskopie naszego kraju, które już dotknął raz, dwa razy w XX wieku, w 81 roku. Czyli stan wojenny i wcześniej, tuż dokładnie przed wybuchem II wojny światowej. Więc to takie, tak czy owak, są to takie momenty wojny, zagrożenia, niepewności i w obliczu tego, co się dzieje tutaj za wschodnią granicą, to nie chodzi o to, że będzie wojna, ale że to poczucie... Zagrożenia. No to starsi widzowie pamiętają 81 rok, w ogóle początek lat 80., gdzie to było takie pytanie, wejdą, nie wejdą. I może teraz, mniej już po kilku miesiącach, ponieważ wojna na Ukrainie straciła swoją dynamikę, ale przez, powiedzmy, pierwszy miesiąc, kiedy byliśmy zszokowani tym, co widzimy w mediach, i to pytanie znowu zaczęło być zadawane, tak, w którym momencie Rosja się zatrzyma.